Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczynam operację zaklejania akumulatora, który został rozwiercony. Po wielu przemyśleniach jednak będę to robił klejem na gorąco. Przez cały tydzień testowałem, mówiłem wam, wsadziłem, przelałem tu troszeczkę na dno tego kieliszka elektrolitu, czyli kwasu. Wsadziłem tę laskę kleju i uwierzcie mi, że to cały tydzień, prawie cały tydzień, jutro będzie tydzień. Cały tydzień to się tu taplało i nie wyżarło ani grama tej laski. Innymi słowy, wygląda na to, że elektrolit nie wchodzi w reakcję z tym klejem. I tu też moja rada, zanim rozwiercicie akumulator, gdybym wiedział od razu, że tak będę robił, rozwierciłbym to po prostu mniejszym wiertłem i wtedy malutkie dziurki, pyk, troszeczkę kleju zaklejone. Mianowicie rozwierciłbym tyle, co końcówka tego areometru, a to jest mniej więcej jakieś 7 mm, może 8, trzeba zmierzyć. Tylko tyle, żeby to weszło i zaklejamy i tyle. No robię to na razie na raty, żeby ten klej tam nie wpadł do środka, więc na razie sobie zrobiłem takie zakola. Czekam, aż to zastygnie i potem kolejna warstwa. Ok, i zaklejone. Myślę, że to będzie trzymać. Kiedyś jeszcze w Zafirze pęknął mi, to znaczy przeciekał mi zbiorniczek od płynu do spyskiwacza, na szwie pękł. I słuchajcie, zakleiłem klejem, zaraz jak kupiłem, a jeździłem za firmą potem jeszcze chyba 6 lat, potem jeszcze brat. I słuchajcie, czyli przynajmniej przez 10 lat wydaje mi się, 9 na pewno, ten klej, słuchajcie, trzymał na plastiku właśnie od spryskiwacza. Zima, lato i tak dalej. No nic, w razie czego jeszcze taśma. Ostatnio jeździłem na tej taśmie, to jest chyba biedronkowa taśma i powiem wam, że naprawdę mocno trzymała. Ok, zaklejone, tylko uwaga, tu na boku są dziurki odpowietrzające, więc jeżeli je zakleimy, to trzeba po prostu je przedziurawić. O. Tu jest jedna. I tu jest druga. Ok, i akumulator założony w tej chwili, to znaczy klema minusowa jeszcze nie założona. W tej chwili 12,85. Ok, i minusowa też założona. Prąd jakiś poszedł na wyświetlacze i tak dalej. No i jutro sprawdzimy, co tu słychać. 12,74. I witam dnia następnego, poranek, jadę do pracy, czyli akumulator wsadziłem do auta wczoraj wieczorem o godzinie 9, czyli 12 godzin temu. Podpiąłem normalnie klemy od razu wszystkie. Zobaczmy, jakie trzyma napięcie. 12,60. No dobrze, moi drodzy, może jeszcze zobaczymy, na ile spadnie napięcie podczas kręcenia. Ja sobie tu w międzyczasie odciężyłem, otworzyłem drzwi, więc poszedł prąd. No i trochę napięcie spadło. Daję kamerę na statyw i palimy CRV-kę. Dzisiaj poniedziałek, nie była palona od piątku.